W wielu chrześcijańskich rodzinach, w wielu domach, w których wyznaje się wiarę w Jezusa Chrystusa, znajdują się skarby niezwykle ważne dla członków rodziny. I takim skarbem jest Księga Pisma Świętego. To w niej Bóg. Wyraźnie mówi do człowieka, jak ma postępować. To w niej znajduje się mądrość Boża, według której my, stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, mamy postępować. Ale chcąc pojąć wiele kart, które znajdują się w Piśmie Świętym, trzeba szukać pomocy, takiej lektury, która wspaniale podprowadzi człowieka, by dobrze pojął słowo Boże. I takim skarbem często widzianym w domach chrześcijańskich jest dzienniczek świętej siostry Faustyny, orędzie Miłosierdzia Bożego. Ono wyraźnie mówi, w jaki sposób człowiek ma sięgać do. Najświętszego serca Jezusowego, aby się nie zatracić w tym świecie. Trzecim takim skarbem to jest obraz miłosierdzia Bożego. Ten obraz wyraźnie nam mówi, że potrzebujemy oczyszczenia, bo niestety jesteśmy grzeszni. Ale potrzebujemy również umocnienia. I to wielkie źródło pomocy dla człowieka wypływa z najświętszego serca Jezusowego. Aby sięgnąć do Słowa Bożego, przypadającego na 26. niedzielę zwykłą, Chciałbym sięgnąć najpierw do dzienniczka świętej siostry Faustyny. Ona w tym dzienniczku zapisała takie słowa: W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi. Jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki, i różnych przyjemności. Ludzie idą tą drogą, tańcząc i bawiąc się, dochodzili do końca, nie spostrzegając, że już koniec. A na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść, jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam dru drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniami i kamieniami. A ludzie, którzy nią szli, ze łzami w oczach, i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A w końcu drogi był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia, i wchodziły tam te wszystkie dusze, zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach. Z tym niezwykłym widzeniem świętej siostry Faustyny sięgamy do Ewangelii Świętej. Przypadającej na tę niedzielę. Wsłuchujemy się w przypowieść, którą Jezus Chrystus pokazał nam drogę życia ludzkiego, które powinno być zakończone szczęściem wiecznym. Jezus mówi, Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. To była droga, wypełniona niezwykłymi radościami, to była droga wypełniona poczuciem własnej wielkości. To była droga, która nie miała na względzie przyszłości, przede wszystkim będącej bardzo blisko Boga, ale fascynacja sobą. I mówił Jezus: U bramy tego pałacu, owego bogacza, Leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umiera i jeden, i drugi. I tak, idąc za wskazaniami świętej siostry Faustyny. Te dwie osoby pokazują dwie drogi. Niestety ten bogacz, który pewno nie zastanawiał się w tych wszystkich radościach, o celu swojego życia nie myślał. On niestety wpadł w straszną otchłań. A żebrak który być może w tej strasznej swojej biedzie i chorobie zastanawiał się nad celem życia, dostaje się do szczęścia wiecznego. I woła bogaty człowiek. Ten, który chciał uczynić sobie z ziemi niebiańskie szczęście, woła, aby Łazarz Umoczył koniec palca w wodzie i podał mu, bo tak bardzo cierpi pragnienie, a jednak bogaczowi nikt tego nie dawał, bo było to niemożliwe. Warto się zastanowić, jaką drogą idę przez życie. Czy rzeczywiście jest to droga? Która ma na celu szczęście wieczne? Czy jednak jest to droga, która ma przede wszystkim na względzie dobra ziemskie? To co przemija? Mówi do nas prorok Amos biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej Wylegują się na dywanach, wspaniałe napoje i jedzenie jest stawiane przed nimi. Otrzymujemy również zalecenie ze strony Świętego Pawła Apostoła. Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością. Pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Słowo Boże naprawdę jest skarbem dla wszystkich ludzi. Ewangelia Święta mówi nam, że ten bogacz, który dostał się do strasznej otchłani, chciał, aby przestrzec jego braci. By również nie dostali się do tej otchłani. To wyraźnie nam wskazuje na rodzinę. Niekiedy zdarza się, że w rodzinie są osoby bardzo bliskie Boga, ale są osoby, które oddalają się od Boga. Wzajemnie spotykają się i mówią: Bardzo się kochamy. Ale czyż ta miłość wzajemna, rodzinna, nie powinna mieć na względzie szczęścia wiecznego? Ta Ewangelia Święta wyraźnie nam mówi, że ten, który dostał się w straszną otchłań. Nagle chciał przestrzec członków swojej rodziny, aby szli właściwą drogą. Biorąc pod uwagę Słowo Boże, możemy powiedzieć: Ono wyraźnie nam mówi o odpowiedzialności jedni za drugich, abyśmy jak w rodzinie byli zatroskani o wiarę, nadzieję i miłość innych, żebyśmy wspólnie szli ku niebu. Oby te skarby, które zastałem w tym domu rodzinnym Biblia, dzienniczek świętej siostry Faustyny, czy też obraz Miłosierdzia Bożego. Oby one znalazły się w naszych rodzinach. Niechaj te skarby nas prowadzą, aby były niezwykłą zapłatą za szczęście wieczne.